Szlachetni Rodacy, witamy na założycielskim sejmiku, Sejmie Generalnym Ziemskim Regionu Południowym Zachód Polski. I jest to pierwszy, z pewnością nie ostatni, taki Sejm Generalny Regionu Południowy Zachód, dlatego że spodobało nam się sejmikowanie. Widzimy w tym dużą szansę dla Polski. Ale do rzeczy. Przedstawmy, może Państwo może nas znacie, ale przedstawmy uczestników. Może Pan zacznie. Mariusz Szczytyński, Ziemia Opolska. Mirosław Kiziński, marszałek sejmiku prowincjonalnego ziemi Kłodzko-Wałbrzyskiej, powiat Dzierżoniów. Bogdan Malina, powiat Świdnica. Nazywam się Beata Andrejas, jestem marszałkiem sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. I teraz trzech marszałków prowincji opolskiej, wrocławskiej i wałbrzyskiej oraz marszałek senior Sejmu Walnego, pułkownik Jan Morek, wzywa marszałka Sejmu Walnego do zwołania Sejmu Walnego limity 11 sesji na styczeń 2016. Konkretnie jest to limita, o której dwa dni posłowie ziemscy na Sejmie Walnym w Wiśniczu obradowali i której niestety zwołania odmawia marszałek Wojciech Edward Leszczyński. Zwracałam się do niego już ja osobiście w tej sprawie oficjalnie, nie prywatnie, tylko oficjalnie na stronach Sejmiki Ziemskie i niestety nie jest skłonny Wojciech Edward Leszczyński zwołać Sejmu Walnego, a więc korzystając z podstawy prawnej, jaką daje to prawo naturalne funkcja dla Polaków Sejmu Walnego, tak, historyczna, przyrodzone prawo Polaków do zwoływania czy wiecowania, sejmowania oraz konstytucja kwietniowa i konstytucyjny prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki ten nasz sejmik, czy sejm generalny, no tutaj nazwa jeszcze jest do określenia, postanawia zwołać Sejm Walny limitę 11 sesji w Konstantynowie Łódzkim 23 do 24 stycznia. Oddaję Państwu głos. Proszę. Ja mam pytanie. Chodzi o uzasadnienie tego, dlaczego się spotkaliśmy tutaj. Uzasadnienie, dlaczego mimo głosowania, które się odbyło dość kontrowersyjne w Wiśniczu w dniach 19-20 grudnia, dlaczego po prostu mimo tego myśmy się tutaj spotkali, więc tutaj to trzeba tą przyczynę wyjaśnić bliżej. Oddaję głos. Spotkaliśmy się po to, żeby dokończyć obrady Sejmu Walnego w Wiśniczu, na których miały być podjęte pewne decyzje. No i w tym momencie spotykamy się właśnie tutaj w Sobótce, w miejscu szczególnym pod Górą Ślęża, żeby zdecydować o zorganizowaniu. Zwołaniu Sejmu Walnego pod marszałkiem. Pan zgodził się zostać marszałkiem, czy... Pan marszałek senior. Tak. Pod marszałkiem seniorem. Pod marszałkiem seniorem, tak. Pułkownikiem Markiem. Tak, w tym momencie. Tutaj ja chcę jeszcze to powiedzieć.
jeżeli chodzi o ten sejm walny w Wiśniczu, był mocno kontrowersyjny i wzbudzał wiele kontrowersji. Tu nie będziemy się bawić w szczegóły, ale właśnie te wszystkie kontrowersje uzasadnione, to szczegóły to mogą sobie wszyscy obejrzeć na kanale Królewska TV, tam są sprawozdania, to wszyscy się zorientują, o co chodzi. Nie będziemy tutaj tego przeszkadzać tego. W każdym razie ta kontrowersja spowodowała to spotkanie. Kontrowersja. I dlatego mimo, że tam były pewne ustalenia, pewne głosowania, które też były kontrowersyjne, to spotkanie jest właśnie spowodowane tym wszystkim, co się wtedy wydarzyło. I tutaj korzystamy z możliwości takiej tutaj prawnej zwołania sejmu walnego, ponieważ słowo sejm walny jest słowem bezwzględnym i on nie należy do żadnej konfederacji. O, słowo sejm walny, bo jest to zgodnie z prawem naturalnym, jest to tak zwany sejm walny suwerenny według naszego tutaj zdania. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy ten program i tak dalej, czy też dalsze kontrowersje, no to odsyłam, tak jak mówiłem wcześniej, do filmów. Co tu jeszcze chcemy powiedzieć ciekawego, że to spotkanie jest właśnie elementem zrobienia kroku naprzód, gdzie sejm walny w Wiśniczu nie był w stanie od paru razy, bo byłem tam dwa razy, nie był w stanie załatwić bardzo ważne dla Polaków kwestii. Natomiast ta inicjatywa służy temu, żeby to przedłużyć i zająć się najważniejszymi sprawami. Osoby, które mogły się przyłączyć do tego sejmu walnego, który będzie tutaj zwołany w dniach 23-24 stycznia, mogą się przyłączyć, a mogą zostać według starego układu. I w związku z tym ta przyczyna jest na tyle silna, że to spotkanie jest kontynuowane, jak i te wszystkie ustalenia, które tutaj będziemy ustalać, one skutkują, będą skutkowały z tym, co będzie się działo w przyszłości. Dlatego oddaję głos marszałkowi. Dzisiejszy ten obrady są pod programem założycielskim Sejmie Generalnym Regionu Południowo-Zachodniego. I zdecydowaliśmy, żeby Sejm Walny Suwerenna odbył się 23 i 24 stycznia 2016 roku w Konstantynowie Łódzkim w hotelu Leszczyńskim. Przedstawię w tym momencie porządek obrad, program w ogóle obrad Sejmu Walnego. Pierwsze to będzie przedstawienie uczestników marszałków ziem uczestniczących w obradach. Następnie będzie porządek obrad, czyli będziemy mieli zagajenie marszałka, głosy wolne marszałków i posłów, dyskusja, uchwały. I to będzie numer 4 będzie pan Morek, marszałek senior, będzie przedstawiał program Odzyskać Polskę. I ten program pan marszałek senior będzie przedstawiał wszystkim uczestnikom. Będzie również omawiany punkt, bardzo ważny po tej prezentacji, otworzenie drugiej RP, czyli do czego mamy się odnieść i w jaki sposób możemy rozpocząć ciąg dalszy naszego kraju, funkcjonowania naszego kraju. Oczywiście będziemy jeszcze na koniec obrad, jeżeli nie dokończymy tych obrad, ustalić limitę kolejnych obrad Sejmu na miesiąc, drugą połowę miesiąca lutego 2016. I to jest tyle tematem
odczytania programu obrad walnego Sejmu, czego będą dotyczyły te obrady. Czy są jakieś pytania? Głosy? Jeszcze na koniec chciałam dodać, że Sejm walny w 2015 roku zwoływany był co miesiąc. My do tej tradycji nawiązujemy. Nie godzimy się na kwartalną przerwę przewidzianą z nieznanych przyczyn nam, przewidzianą przez Konfederację Niepołomicką, ponieważ dzieją się tak ważne rzeczy w Polsce w tej chwili, że kwartalna przerwa w obradach Sejmu Wolnego wydaje się być niezrozumiałą blokadą tej tego, czym Sejm Walny się stał. I to nagranie proszę traktować jako wici na Sejm Walny, limitę 11 sesji w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z głosowaniem w Wiśniczu 14 marszałków prowincji głosowało za właśnie tą, że limitą. Dziękuję. Czyli przedstawiali to marszałkom, to byli prowadzący, tak? Czy już? Nie. Ja tu jeszcze chciałem zadać głos jako to przedstawiciel ziemi opolskiej, że w sumie opolszczyzna chciała tego, żeby to było raz na kwartał robione. Akurat tutaj nie jesteśmy w tej kwestii zgodni, natomiast jest to kwestia obgadania. Nie robimy z tego w tej chwili kwestii, powiedzmy, raz na kwartał był dlatego spowodowany tym, że były czas jakiś na pewne kwestie, no ale wiadomo, że sytuacja jakby pędzi naprzód. I dlatego ten czas widzimy tutaj, że można go zrobić tutaj może nawet krótszy, ale no w zależności od potrzeb. O, może w ten sposób. W zależności od potrzeb, także tutaj na razie nie usztywniamy swoich stanowisk po prostu ze względu na jakąś potrzebę chwili, bo taka była. Natomiast była właśnie wieśniejsza, taka potrzeba chwili. Natomiast co my chcemy tutaj powiedzieć jako Ziemia Opolska, że w sumie zachowujemy pełną taką jako funkcjonowanie tutaj jakby, można powiedzieć, w nowej strukturze, czy tam powiedzmy w starej strukturze, ale powiedzmy pod nazwą już bardziej tą suwerenną, taką niezależną, że możemy właśnie współpracować też ze wszystkimi innymi, wszystkimi tam podmiotami ziemskimi, nieziemskimi i tak dalej, że one będą jakby wszystkim jakby, które będą działać na rzecz dobra Polaków. Ponieważ, a dlaczego mówię Polaków? No bo oficjalnie Polski nie ma. Zresztą tak. Tutaj parę słów, proszę powiedzieć. Ja na ostatnich obradach Sejmu Walnego w Wiśniczu przedstawiłem aktualny stan Polski. Miałem to zrobić na początku obrad, niestety został ten punkt najważniejszy tych obrad przesunięty na koniec pierwszego dnia, ale został umieszczony w internecie i jest do obejrzenia. Natomiast chcę jeszcze dodać, że jako sejmik ziemski, prowincjonalny ziem kłodzko-wałbrzyskich, również będą się odbywały obrady sejmiku ziemskiego w terminie do 15 dnia stycznia 2016 i odpowiednie wici będą także rozsyłane. Natomiast na obrady Sejmu Walnego zapraszamy wszystkich szlachetnych Polaków, którzy poczuwają się do tego, że Polska jest potrzebna. Ponieważ ja byłem na przykład dwa razy na Sejmie Walnym, odnosi się wrażenie i byłem tego świadkiem, że co dzień tu jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają i cały czas jest tak zwana metoda obrotowych drzwi. Jedni wyjeżdżają, nigdy nie wracają, a później następni. I to przypomina taką zwykłą kolejową przysiewarkę pod torza. No i akurat no, to jest takie dla wielu zniechęcające. I dlatego wiele osób nie chce się tutaj w jakokolwiek działalność angażować, bo wie, że w tym momencie są rzeczy, którym się nie podoba, więc ponieważ każdy z własnej woli przyjeżdża i ponosi pewne koszty, a więc trzeba ten trend uciąć. Jeszcze ktoś? Nie, dziękuję.
miki ziemskie, prowincjonalne będą się odbywać w niezakłóconych terminach. Niczego tutaj nie zmieniamy, jeśli chodzi o formułę. Na przykład mój sejmik ziemski prowincji wrocławskiej, którego jestem marszałkiem, tak jak ogłaszałam w Wiciach 9 stycznia 2015 roku u pana Henryka Sfu. Pozdrawiam pana Henryka przy okazji, będzie odsłuchiwał to nagranie na Kresińskiego 44:1 we Wrocławiu. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu w sytuacji tak dla nas ważnej dzisiaj. I musimy obradować, jak tylko nam pozwala czas, ale nie możemy robić zbyt długich przerw, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tematy mniej ważne zajmowały miejsce dla nas, dla spraw, dla nas najważniejszych. I to jest tyle z mojej strony. Może jeszcze tylko dodam, że mamy 41 prowincji w Polsce i osoby, które przyjadą pierwszy raz na Sejm Walny, stają się ad hoc marszałkami danej prowincji, jeżeli z danej prowincji nie przyjedzie marszałek sejmiku ziemskiego, bo na przykład go w ogóle nie ma jeszcze, nie został założony. Ale o tych rzeczach także będziemy w Konstantynowie Łódzkim do Państwa mówić. Na kanale Królewska TV będzie to nagranie, na kanale też Posłuchaj Klub. Zamykamy obrady w takim razie. Zamykamy obrady. Do zobaczenia. Do zobaczenia.